Witamy serdecznie wszystkich Państwa, którzy są obecni na dzisiejszej uroczystości, w dzisiejszym dniu. Tych, którzy swoją pracą na różnych szczeblach, w różnych miejscach, w różnym czasie dołożyli swoją twórczą cegiełkę do tego ambitnego zadania, jakim jest drogowa trasa średnicowa. Obejrzyjmy teraz film pokazujący tę inwestycję. Film przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że dla wszystkich z nas jest to wielki dzień. Dla mnie na pewno. Mamy pozwolenie na użytkowanie. Wszystkie procedury administracyjne się zakończyły. Dwa dni otwarte z dostępem wszystkich chętnych, wszystkich mieszkańców Gliwic, nie tylko Gliwic, do nowego odcinka drogowej trasy średnicowej. I od poniedziałku tym tunelem, całym odcinkiem GMA i resztą DTS będzie prowadził już ruch. Ta budowa była wyjątkowo trudna. Wielu z nas niejednokrotnie wydawało się, że ten dzień dzisiejszy jest wręcz nieosiągalny. Cała DTS była trudna, ale ten gliwicki odcinek, który właśnie jest otwierany, wyjątkowo miał spiętrzone trudności. O problemach finansowych było głośno. Były na tyle one trudne, że budowa była przez pewien czas, za najlepszy okres w roku, wstrzymana. Później był pościg czasu. Wyzwaniem było zakończenie tej budowy do końca zeszłego roku. Znane były przeróżne protesty, a lepiej wtajemniczeni wiedzą, jak wielkie zamieszanie wprowadziła zmiana przepisów. Jak trzeba było zaczynać wiele procedur od początku, zmieniać czy robić wręcz od nowa projekty. Nie byłoby tego dzisiejszego dnia, tego można powiedzieć ogromnego sukcesu nas wszystkich, gdyby nie duże grono bardzo zaangażowanych, kompetentnych ludzi, którzy niejednokrotnie wręcz odwagą musieli się wykazywać, aby osiągać cele. Wiele z tych osób powinno być teraz wymienionych z imienia i nazwiska. Ja myślę, że jeszcze dzisiaj będzie taka okazja, abym Państwu serdecznie podziękował indywidualnie. Można mówić o pewnych grupach osób, dzięki którym ta inwestycja się tak właśnie kończy. To są ludzie decyzyjni w ministerstwach, urzędach, inspekcjach. To są urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego z marszałkami kolejnymi, którzy tutaj wielki wkład wnieśli. To jest oczywiście DTS SA, projektanci, wykonawcy. Liniam wykonawców na końcu, dlatego że oni zawsze wieńczą to dzieło, ale ich wkład tutaj w osiągnięcie tego terminu jest ogromny. Bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję. Ta droga faktycznie zmienia Gliwice. W miejscu, gdzie teraz jesteśmy i na większości tego przebiegu odcinka G2 kiedyś był kanał Płodnicy. To była droga wodna. I ten ślad był rezerwowany przez dziesięciolecia jako ślad dla przyszłej drogi. Teren był wyjątkowo zaniedbany.
Teraz teren jest uporządkowany, jest nową drogą, która odciąży cały układ komunikacyjny centrum Gliwic. Wjazd i wyjazd z centrum Gliwic będzie wyjątkowo łatwy. Uzyskujemy dostęp do głównych dróg A1, A4, DK88. Będą one łatwo dostępne, odciążone będą drogi obecnie dojazdowe, czyli ulice wylotowe miasta. Udostępnia droga tereny inwestycyjne, tak jak się to stało już w miastach, które DTS-kę miały przed nami. Jest to krok milowy w rozwoju Gliwic. Mieliśmy już takie wielkie sprawy przed DTS-ką. Ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej po tym, jak podjął decyzję o budowie fabryki koncern GM Opel, o budowie w Gliwicach tej fabryki, skrzyżowanie autostrad, o której żeśmy walczyli, które zostało wybudowane, czy kompleks nowy Gliwice w miejscu dawnej kopalni Gliwice i koksowni. Teraz jest drogowa trasa średnicowa. Myślę, że to będzie wielki impuls rozwojowy dla Gliwic i zapewne nie tylko dlatego, że to jest zwieńczenie ogromnego projektu. O wpływie zakończenia drogowej trasy średnicowej na cały region myślę, że lepiej powiedzą pan marszałek i prezes DTS-SA. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że tą inwestycją udowodniamy, że metropolia śląska naprawdę istnieje. Mimo braku rozporządzeń, mimo procedur, my tą metropolię właśnie tą drogą budujemy. Bardzo skomplikowana to była inwestycja, długo by mówić, ale naprawdę wiele podmiotów, ludzi w to zaangażowanych, od samorządu, przez ministerstwa, przez firmy, naprawdę wielu ludzi ma w tym swój udział, swoją małą cegiełkę. No i dzisiaj wszyscy ci ludzie, którzy tą cegiełkę mają, mogą być z tego miejsca dumni. Na koniec pamiętajmy, że ta droga to nie tylko miliardy złotych, to nie tylko tony betonu, że to nie kilometry wylanego asfaltu, ale to przede wszystkim ludzie, którym ta droga ma służyć. Myślę, że to jest w tej drodze najważniejsze. Otóż Gliwicki tunel, w którym się znajdujemy, jest krótszy od tego w Katowicach, ale lepiej wyposażony. Oświetla go 212 lamp przejazdowych, 345 wjazdowych, 122 ewakuacyjne. Ma 30 wentylatorów i 50 kamer. Jak ja byłem projektowany przez moich rodziców, wtedy zaczęto projektować drogową trasę średnicową. Po moich narodzinach rozpoczęto budowę. Długość drogowej trasy średnicowej jest bardzo zbliżona. Długość liczona w kilometrach jest bardzo zbliżona do mojego wieku. I patrząc na to w takich kategoriach, jestem przekonany, że uda się również tą drogę dociągnąć dalej, dociągnąć na wschód. Ale już nie kierując się właśnie kilometr za rok, tylko w sposób zdecydowanie szybszy. A tak, szanowni państwo, całkiem na poważnie, to tutaj przez pana prezydenta i przez pana marszałka to, co najważniejsze de facto zostało powiedziane, to zaangażowanie dziesiątki, setek ludzi, tak aby ta arteria mogła służyć mieszkańcom Gliwic, mieszkańcom województwa śląskiego, całej Polski i nie tylko. I życzmy sobie, żeby ten magnes inwestycyjny, którą jest drogowa trasa średnicowa, absolutnie zadziałał. Ja jestem głęboko przekonany, że tak się właśnie stanie. Jak ktoś od ponad pół wieku porusza się po Gliwicach albo jeździ po Śląsku z jednego końca na drugi, to musi dokładnie czuć, co to znaczy drogowa trasa średnicowa otwarta w Gliwicach, przejazd przez Gliwice. Trzeba pamiętać, że mamy o 1/4 skróconą trasę dzięki tylko temu odcinkowi do Katowic. Mamy o 3/4 krótszy dzisiaj przejazd do Katowic niż było to kiedyś. Zużywamy około 50% mniej paliwa i zanieczyszczamy środowisko również mniej więcej o połowę mniej. Fantastyczny wynik.
Dzisiaj ta odległość, jak się jedzie zgodnie z przepisami do Katowic, jest naprawdę bardzo niewielka. Na to się złożył trud wielu ludzi. Ja chciałem przede wszystkim pogratulować tym, którzy mówili przede mną, bo oni za to najbardziej odpowiadali. Ale przecież wszyscy wierzyliśmy przez te dziesięciolecia, że to się kiedyś stanie. Mieszkamy w takim regionie, w którym ludzie znajdują się blisko siebie od 8 pokoleń. To jest jedyne takie miejsce na mapie naszego kraju. Ta infrastruktura wielkoprzemysłowa. Od 8 pokoleń uczymy się, jak to jest, jak się jest tak blisko siebie. Bez komunikacji, bez dobrego porozumiewania się, dzięki komunikacji nie jest możliwe tworzenie nowych wartości. Ale pamiętajmy także, że zawsze podkreślamy, jak bardzo się zjednoczyliśmy w tym regionie w porównaniu z tym, co było kilkadziesiąt czy 100 lat temu. A więc ja też jestem za tym, żeby tę trasę średnicową jak najszybciej przedłużać na wschód. Bo przecież od Dąbrowy Górniczej aż po Gliwice nasza konurbacja jest tylko jedna. Jesteśmy już doskonale wymieszani i czujemy się tutaj wszyscy u siebie. Gratuluję bardzo tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili, że mogliśmy skończyć ją mniej więcej w terminie i jestem przekonany, że będziemy szli dalej. I tylko dzięki zgodnej współpracy, tak z projektantami, jak z wykonawcami, a w ostatniej fazie również z wszystkimi urzędami, które u nas na Górnym Śląsku odbierały nasze dzieło, odbierały tą inwestycję i ostatecznie zwieńczyliśmy to pozwoleniem na użytkowanie drogi. Jestem szczęśliwy, że mogę być uczestnikiem tego przedsięwzięcia. Występuję tu również w imieniu moich poprzedników ze spółki DTS-a. Pan Ireneusz Maszczyk, pan Marian Hacuś przepracowali w niej praktycznie całe swoje zawodowe życie i to jest wielka ich zasługa, że w tych zmiennych, burzliwych okolicznościach ostatnich 30 lat drogę jednak budowano i dzisiaj możemy być szczęśliwi, że jest gotowa. Życzę wszystkim użytkownikom trasy, wszystkim kierowcom, przede wszystkim bezpieczeństwa i komfortu, jeśli chodzi o jazdę po naszej drogowej trasie średnicowej. To dla nas wielka duma, a zaciec, że mogliśmy uczestniczyć w projekcie, który zmieni komunikację obrzydli Śląska. Jestem głównym w przekonaniu, że inwestycja ta będzie mała, wielka znaczyna dla dalszych pozytywnych zmian, jakie zawodzę w Gliwicach. Realizacja tak ogólnie skomplikowanej budowy nie byłaby możliwa, gdyby nie zamknięta współpraca i wzajemne zaufanie. Dziękuję marszałkowi województwa śląskiego panu Wojciechowi Salucze, panu marszałkowi Stanisławowi Dąbrowie oraz przewodnikowi panu marszałkowi Mirosławowi Sekuły. Dziękuję też panu prezydentowi miasta Gliwic Zygmuntowi Frontiewiczowi, panu sekretarzowi miasta Gliwic Andrzejowi Karaszyńskiemu, inwestorowi DTS, panom prezesom Marianowi Hasuczowi i Andrzejowi Bajwodowi oraz partnerom konsorcjum, a także wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację tego projektu. Drogowa trasa średnicowa to efekt pracy, wysiłku i determinacji wielu osób. Mam nadzieję, że będzie dobrze służyć mieszkańcom Śląskiej, przynosząc wiele korzyści, czego zacznie Państwo użycie. Słuchajcie, budowlańcy nie mówią, tylko robią, to po pierwsze, ale pozwólcie, że ja podziękuję też w trzech grupach. Po pierwsze podziękuję inwestorom i zamawiającym za to, że wykazali się ogromnym zaangażowaniem i determinacją w momentach strasznie trudnych dla tej budowy. Była mowa tutaj, pan prezydent mówił o finansowaniu. Pamiętam ciężkie rozmowy, pamiętam narady, nie wiedzieliśmy jak z tej sprawy wyjść, ale zawsze wiedzieliśmy, że mamy dobrego inwestora, który chce to zbudować. Druga sprawa. Muszę podziękować
swojej załodze, załodze Europy, podwykonawcom miejscowym przede wszystkim za to, że taką opinię dostaliśmy, bo to, to nie jest często, że można takie słowa usłyszeć od inwestorów. I ostatnia rzecz, pozwólcie, że przeproszę i podziękuję wszystkim mieszkańcom, bo narobiliśmy tu sporo bałaganu w trakcie realizacji i widzieliśmy, że ludzie są zniecierpliwieni, czasami poganiali już nas, ale w efekcie oddaliśmy pewnie coś wielkiego i bardzo się z tego cieszę. Dziękuję, oby więcej takich inwestycji. Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa przekazuje, a prezydent miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz przejmuje nowo wybudowany odcinek G2 drogowej trasy średnicowej o długości 5 km 565 metrów wraz z obiektami inżynierskimi. Inwestycja prowadzona przez Województwo Śląskie na podstawie porozumienia z 7 czerwca 1999 roku w sprawie kontynuacji realizacji drogowej trasy średnicowej Katowice-Gliwice o wartości 945 milionów złotych została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej, rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa oraz środków miasta Gliwice. Proszę Państwa, zgodnie z tradycją, zgodnie z historią, będziemy teraz świadkami poświęceniu drogi, którego dokona ksiądz biskup ordynariusz diecezji gliwickiej Jan Kopiec. Powoli ruszamy, spalimy mniej paliwa, będzie szybciej, będzie bezpieczniej, będzie bardziej ekologicznie i będzie nowocześnie. Ten oto sposób, proszę Państwa, połączyliśmy Katowice z Gliwicami drogową trasą średnicową.